Słyszymy, że najważniejszym problemem dzisiaj jest kwestia imigracji. Myśmy już zrobili wszystko, co mieliśmy zrobić. Otworzyliśmy nas, nasze serca i przyjęliśmy miliony naszych sąsiadów z Ukrainy, wspierając ich. Nikt nie chce, nikt nie chce, nie wymaga od nas, nie pyta nas o to, żeby w tej chwili przyjmować dziesiątki tysięcy migrantów. Nie ma tego problemu. I przez 10 lat tego problemu nie będzie, bo myśmy już jako społeczeństwo zrobili wszystko. To nie jest temat, który powinien nas dzisiaj zaprzątać, bo on po prostu nie istnieje, nie jest prawdziwym problemem. Co dzisiaj dla nas jest najważniejsze? Dla nas najważniejsza jest służba zdrowia. Najważniejsze jest to, żeby szpitale, po, szpitale powiatowe, tak jak ten tutaj za nami, żeby normalnie funkcjonowały. Popatrzcie na edukację. Jak oni zniszczyli edukację. Już nie mówię o tej indoktrynacji. Ale mówię o tym chaosie, o przeładowanych podstawach programowych. Ja cały czas to powtarzam, bo wszyscy ślęczymy z naszymi dziećmi nad lekcjami. To jest prawdziwy problem. Odchućmy podstawy programowe, zapłaćmy więcej nauczycielom, dajmy im więcej czasu na to, żeby mogli spędzać z uczniem.